I tak to Rozwiałeś moją ciekawość w tym temacie. Jestem przekonany, że dużą uwagę zwracasz, żeby dbać o długowieczność. Jestem ciekaw, jakie jeszcze praktyki w tym temacie robisz, jak działasz jeszcze. Na pewno wiem, że codziennie rano wchodzisz do lodowatej wody. Co tak, jeszcze? Tak. Tak, ogólnie mam swój taki blueprint, jeśli chodzi o długowieczność, właśnie który jest podzielony na różnego rodzaju praktyki, suplementację i nazwijmy to wykorzystanie pewnej technologii. I teraz tak, jeśli chodzi o suplementację, to po części już to opisaliśmy. Tam jeszcze jest wiele rzeczy, bo jeszcze stosuję różnego rodzaju grzyby, chociażby czasem adaptogeny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na razie zamknijmy ten temat i przejdźmy dalej. I teraz z punktu widzenia długowieczności takie trzy możliwości, które adresują 90% tematu, to tak naprawdę dobry sen i optymalizacja tego, jak śpimy, jak się regenerujemy, i dwie kolejne rzeczy to poziom masy mięśniowej, który bezpośrednio spada z wiekiem, czyli zadbanie o wysoki poziom masy mięśniowej w ciągu, nazwijmy to, całego naszego procesu starzenia jest kluczowy. I trzeci element to VO2 max, czyli pojemność płuc. Tak? I gdy zadbamy o te trzy elementy, to nasza długowieczność, czy ten proces starzenia ekstremalnie się opóźni i będziemy w stanie dłużej zachować pewną sprawność naszego organizmu. Mam na przykład takiego kolegę, który teraz nie chcę skłamać, jakby to słuchał, ale ma 62 albo 63 lata już teraz i właśnie wygląda jak 40-latek, jest w niesamowitej formie, tak? I jakby jego protokół długowieczności tak naprawdę opiera się tylko o te trzy rzeczy, tak? Czyli dobrze się wysypia, dobrze się regeneruje, a jeszcze jest czwarta, czyli zdrowie psychiczne, często wymieniana, więc ją też tutaj dodam, o niej zapomniałem, tak? Czyli dobrze się wysypia, jest dobrze zregenerowany, codziennie ćwiczę, jest w dobrej formie fizycznej, mega, to się mówi, silny jak na swój wiek, dobry poziom tkanki mięśniowej, biega regularnie, VO2 max ma wysokie, jest w dobrej kondycji i naprawdę jak go zobaczysz, to w wieku 60 tamtych trzech, załóżmy lat, uśredniając, jest w super formie fizycznej, ma mega dużo energii, robi niesamowite rzeczy. Teraz w ogóle wybiera się w podróż samochodem z żoną dookoła Europy, kabrioletem, w którym tam sobie gdzieś będą mieszkali po drodze w jakichś punktach, ale jego poziom takiej też tego performance'u czy wydajności umysłowej jest niesamowity. On, Piotrek ma na imię, pozdrawiam go, jeśli nas ogląda, w wieku 60 lat, gdyby on miał 60 lat, zaczęliśmy razem współpracować, tak? W dziedzinie cloud computingu, która była, no, jest bardzo nową dziedziną i tak z perspektywy osoby 60-letniej i de facto wejście do niej wymaga pewnego kompleksowego zrozumienia tego tematu, poznania tych mechanizmów i takiej ciekawości życiowej. Powiem ci, że byłem ekstremalnie pod wrażeniem, jak szybko Piotrek był w stanie wejść w ten temat i porozumiewać się z innymi osobami już obracającymi się w tych tematach na takim poziomie, nazwijmy to, który wykazywał dogłębne zrozumienie tego tematu. Tak? I oczywiście nie była to osoba stricte techniczna, tylko bardziej zajmująca się business developmentem, więc nie miał bardzo głębokiej wiedzy technicznej, ale ten sam proces tego szybkiego dostosowania się do tego w wieku tam 60 lat miał, jak do nas wtedy dołączył, poznania tego, tej takiej motywacji do działania, poziomu energii i takiego poziomu też mentalnego, gdzie był rzeczywiście, gdy się z nim rozmawiało, to wydawało się, że rozmawiasz z takim 30-kilkulatkiem w topowej formie, jeśli chodzi, wiesz, o te umiejętności poznawcze, kognitywne, przetwarzanie danych, jak to się mówi, no to to było niesamowite, tak? I on jest takim żywym przykładem, że zadbanie właśnie o te elementy, czyli dobry sen, odpowiedni poziom tkanki mięśniowej, dobry VO2 max i właśnie takie optymistyczne podejście do życia i zdrowie psychiczne, to jest, wiesz, adresuje ekstremalnie
ekstremalnie, nazwijmy to, duży, jeśli chodzi o ten aspekt. I to jest też taki trend, jeśli chodzi o longevity, który jest z jednej strony, czyli zaadresujmy te cztery rzeczy, one maksymalnie wpływają na naszą długowieczność, a dopiero potem zajmujemy się czymkolwiek innym. Jest jeszcze inna metodologia, którą stosuje między innymi Brian Johnson w swoim blueprincie, która polega na tym, mierzmy wszystkie możliwe rzeczy i optymalizujmy każdy jeden z nich po to, żeby gdzieś tam cofnąć się ze swoim biologicznym wiekiem. Tak? Ja jestem gdzieś po środku, czyli nie podchodzę aż tak skrajnie, na zasadzie mierzmy wszystko, wszystko optymalizujmy, ale też nie w pewien sposób nie ograniczam się tylko do tych tam czterech elementów podstawowych, więc które, tak jak mówię, na przykładzie nawet mojego kolegi, one naprawdę działają, tylko gdzieś jakby wychodzę trochę dalej, czyli oprócz tego, że dbam o te elementy, na przykład stosując codzienne mikrotreningi, tak, trenuję codziennie siłowo, stosując właśnie tam, nazwijmy to, ćwiczenia optymalizujące VO2 max, czyli na przykład najprostsze, biegam, mam takie urządzenie, do którego jakby dmucham pod oporem, WellO2 się nazywa, które właśnie też polega na optymalizacji VO2 max i nie tylko, więc stosuję tutaj, oczywiście mają podnieść te podstawowe parametry, ale oprócz tego jeszcze właśnie poszczę, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia długowieczności. Tak? Optymalizuję swój rytm okołodobowy i wystawiam swoje ciało rano na stres, między innymi poprzez zimne kąpiele, które mają mega dużo benefitów, począwszy właśnie od zdrowia, wpływ na układ odpornościowy, właśnie regulację hormonów w ciągu dnia, czy chociażby nawet takie mentalne, gdy codziennie robimy coś, co jest niemiłe, no bo nie okłamujmy się, to jest niemiłe i za każdym razem, jak wchodzę do tej wody, to sobie odczuwam ten sam stres i wiesz, kortyzol i adrenalina podnosi mi się, jak już nawet pomyślę o tym, że muszę wejść do tej wody, a co dopiero wchodząc. Natomiast robienie też takich rzeczy w pewien sposób bardzo pozytywnie wpływa na naszą psychikę i na nasze zdrowie psychiczne, ponieważ żyjemy w takim świecie, gdzie często brakuje nam takich, teraz nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale takich właśnie ekstremalnych doznań, które bezpośrednio wiążą się z takim bardzo mocnym, chwilowym dyskomfortem, tak? Bo teraz wyobraźmy sobie, że nasze organizmy przyzwyczajone są do sytuacji, gdzie, nie wiem, mieszkamy gdzieś i nagle wyskakuje na nas niedźwiedź, tygrys czy cokolwiek innego, mamy zastrzyk adrenaliny, tak? Kortyzol i tak dalej. Wchodzimy w ten tryb walcz albo uciekaj, przechodzimy do bardzo szybkiej akcji i zakładając, że przeżyliśmy to starcie, to potem jakby znowu się uspokajamy i wracamy do takiego trybu właśnie tej regeneracji i już tego niskiego poziomu stresu. I teraz żyjemy troszkę w takim środowisku, gdzie jakby potrzebujemy często takich bodźców do tego, żeby nasz organizm się rozwijał. I nie mówię o tym, żeby wystawiać się na działanie niedźwiedzia i tak dalej, natomiast jest pewna technika, którą jakby służby, jednostki specjalne stosują właśnie od wielu, wielu lat, która w sposób bezpieczny jest w stanie nam zapewnić te takie, nazwijmy to, ekstremalne doznania, które z jednej strony hartują i wzmacniają nasze ciało, a z drugiej strony też naszą mentalność. I takie dwie najczęstsze, które prawie zawsze są tam wykorzystywane, to właśnie trening fizyczny i drugie to ekspozycja na zimno, a dokładnie zimną wodę. Jak sobie nawet zobaczysz jakieś treningi jednostek specjalnych i tak dalej, to zawsze gdzieś ten element się powtarza i dzieje się to nie bez przyczyny, tak? I teraz w momencie, gdy na przykład codziennie robimy taką zimną kąpiel, to bardzo mocno wzmacnia to naszą psychikę, poprawia to naszą odporność na stres, na wszystkie zdarzenia, które w ciągu dnia się pojawiają. I to powiem ci, że to też była bardzo zauważalna rzecz, że po prostu mój poziom stresu w ciągu dnia, czy takiego, czy pewnych wydarzeń, które normalnie spowodowałyby na przykład, żebym się zdenerwował albo zestresował, to odkąd właśnie praktykuję takie poranne zimne kąpiele, to przechodzą po mnie bez wzruszenia, tak? I samo to jest ekstremalną zaletą
nazwijmy to, takiego wystawiania się na to zimno w postaci zimnych kąpieli. Drugi element to oczywiście regulacja naszego rytmu okołodobowego i tego, że rano, gdy robimy to rano, podnosimy na wiele godzin poziom naszej dopaminy, kortyzolu, który przekłada się na to, że przez tych kilka godzin po takiej kąpieli jesteśmy dużo bardziej produktywni, dużo szybciej się koncentrujemy i mamy dużo wyższy poziom energii. A, i to jest to ciekawe, wieczorem dużo szybciej czujemy już takie naturalne zmęczenie, które powoduje po prostu, że kładziemy się spać. Mam do Ciebie pytanie od Twojego Ice Tuba. Czy tam jest jakaś technologia, która chłodzi tą wodę, czy Ty musisz to robić mechanicznie? Niestety, to jest taka... To jest ta wersja bez chłodzenia, dzięki temu jest bardziej przenośna, więc jakby muszę wkładać tam lód do niego. Natomiast w tej porze roku, ponieważ wiadomo, jak jest zima, czy wczesna wiosna lub wtedy woda naturalnie jest tam gdzieś koło 4 stopni plus minus. Teraz de facto już jest taka bez chłodzenia na poziomie 16 stopni przy aktualnej temperaturze rano, więc de facto niestety trzeba już dosypywać lodu po to, żeby ją obniżyć tak do około 10 stopni, ewentualnie trochę poniżej. Jest teraz ciężko, jeśli nie ma się mechanicznego chłodzenia wbudowanego, to ciężko jest zejść poniżej 10 stopni z temperaturą wody. Tak właśnie ja tęsknię już tylko za zimą, żeby móc sobie wejść do lodowatej wody. No chyba raz na jakiś czas można zainwestować w lód i zrobić sobie taką kąpiel. To był tylko przedsmak, a premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!